Josh? Josh! Jakie to uczucie, co? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Co się stało z Jess? Nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. O Boże! O mój Boże! Matt! Cześć wszystkim, z tej strony Aden i witam was w kolejnym odcinku z gry Until Dawn. Zostały nam 3 odcinki. W ostatnim odcinku Josh totalnie pokazał swoje wariactwo wynikające ze śmierci sióstr i w ogóle to, co on odwalił, to jest istny dramat. Na szczęście Sam żyje, żyje Mike, żyje Emily, żyje Matt, żyje Ashley i żyje Chris. Więc jedyną straconą osobę mamy Jess. Ale dobra, myślę, że nie ma co wijać bawełnę i ruszamy dalej. O Boże, objawienie. Okej, okay. W ogóle wydaje mi się, mam dobre przyczynę do tego gościa. Moim zdaniem on nie jest pojebem, tylko ratuje przed tymi potworami. Kimkolwiek one są. Brawo, Emily. Widzisz, on chce ci uratować dupę. Coś tam spadło z sufitu, a ty go bijesz. Dobrze, że ta jej pochodnia jeszcze niczego nie podpaliła. No dobra. Jest już 4. Więc ja pierdykę. Dobra, Em. Zaś torbę. Tutaj coś jest, chyba nie. Ale może z życiem M. Nie wiem, gdzie mam iść. O, tam totalnie coś. Ale tam jest chyba zejście. No, a tutaj. O, tutaj są jakieś rzeczy. Cześć Billy, świetnie się bawiłam, jeśli będziesz jeszcze kiedyś w Calgary, koniecznie mnie odszukaj, Loretta. Okej, okay. Czy jest jakiś Billy? Tutaj nic więcej chyba nie ma. Czy idziemy w Tiemańkę? No i teraz schodzimy. Zeskakujemy. Dokładnie rzecz biorąc. Okej. Okay. Ciekawe, co jest w tej torebce, że on powiedział, że mam użyć tego. Ale no dobra. Tu nic nie ma. O, tutaj coś jest. O, to tam. To czy to jest totem fortuny w końcu? Tak. Niepomyślności. Ale z fortuny. To jest chyba, że Mike ma odpuścić strzelenie w kogoś. Tak mi się wydaje. Ale dobra. Tutaj nic nie widzę. Tutaj też nie. To jest wiszący wózek, który mi się bardzo nie podoba. No, dawaj M. O, oh, fuck. O, oh, w kija tam coś było. Ale tutaj coś nam się pojawia.
Co nie będę tam zaglądać? O, nie chciałam zajrzeć najpierw. O, coś tu wyskoczyło. O, I knew it. I fucking knew it. O nie, źle kiknęłam. O nie, 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 dobra. Biegnij, stara. O, what the fuck? Co to jest? Elevator? Czy jednak nie w tą stronę? Fuck, 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 fuck. Dawaj, stara, dawaj, dawaj, dawaj. No! O, dobra, działa, 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 działa. What the fuck was that? The hell? Co to kurna było? Ono. 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 O, odkładam pada. Nie ruszam się. Nie odrywam. O, chyba się udało. Dobra, czyli muszę odkładać pada na bok. I wtedy... Wtedy to daje radę. Już fucking... Nie, Emily, to się nie skończy dobrze. Ty nie wiesz, gdzie to jedzie. No dalej. Zeskocz, nie podoba mi się to. Mogłam zostać. Owki, będzie trzeba się... Będzie, nie ruszaj się. A! Dlaczego to mnie użarła? No, ale przyśpiknęłam to kółko. Run, bitch, run! Come on! Emily! Ty głupia pipo. Run! Run! Come on! No dlaczego w takim momencie przerwaliście? W ogóle, czy ktoś się zainteresował, gdzie jest Matt? Bo... Tak z dobre... Dwa odcinki go chyba nie było. I on został w tej kopalni. I co się z nim stało? Ktoś się w ogóle zainteresuje, że jego nie ma? Oj, quick time event, ja już czuję, czuję. Będzie jakiś quick time event. Co jest? O nie, ono, ono. Otwieramy już. Zamknij drzwi, może słyszysz, zamknij! Em, wszystko w porządku? Myślałam, że już po mnie. Krzyczałaś, jakby cię kto gonił. Wszystko gra? Nic się nie stało? Coś tam było. Gdzie jest Matt? Spokojnie, usiądź, spokojnie. Słuchajcie, tam coś jest. Rozdzieliliście się? Potwór, jakiś co? Potwór. Dobra, czy wszystko w porządku? Już wystarczy jej stresu. Muszę się tylko uspokoić. Słuchajcie, nie czaję tego, to się ruszało strasznie szybko. Co? Musiałam uciekać. Uciekać przed czym? Przed tym czymś, cokolwiek to było. Uspokój się, Josh sobie z nami pogrywał, ale... Nie słuchacie mnie! Dobra, gdzie jest Matt? To też mnie ciekawie. Nie chcę nawet gadać o tym cholernym, zasranym gnoju. Wow. Zostawił mnie! Po prostu kurwa mnie zostawił zwisającą z tej cholernej wieży, żebym zdechła! Jakiej wieży? No i wpadłam do jakiegoś przerażającego szybu górniczego, a ten gnój sobie poszedł! Zaraz, chwila. Jakiego znowu szybu? No i błądziłam po tej kopalni... Dobra, pokłócili się, ale przynajmniej żyją oboje. Była głowa Beth. Zaraz, że co? Głowa Beth, znalazłam ją. O mój Boże! Kurwa, co? Mówisz poważnie? Tak, poważnie! One chyba tam wpadły. O Jezu Chryste. Ale najgorsze jest to, że Hanna raczej nie zginęła.
Nie od razu, nie od upadku. Że co? O czym ty mówisz? Sama już nie wiem, ale ona chyba tam była. Głodowała całymi tygodniami. Kiedy my szukaliśmy jej na górze, no nie wiedzieliśmy. To... Oh, shit. Straszne. Słuchajcie mnie, na wieży było radio i udało nam się z kimś połączyć, ale zaraz po tym cała ta wieża się zawaliła. Em! Udało ci się. O Boże, Mike! Co z Mattem? No właśnie, próbujemy się dowiedzieć. No, no jest jeszcze ten potwór, który ją gonił. Jest roztrzęsiona, ludzie. Emily! Hej, Em! Wow. O-o. Kto to kurwa jest? I teraz pytanie. Jess? Na pewno nie Jess. Przepraszam, a więc kto? Nie wiem. Albo potwór? Będę cię krył. To bym była, jakbym miała być odważna. Ale teraz pytanie, czy to jest stwór, czy to jest ten gość z miotaczem ognia, bo akurat ten gość z miotaczem ognia by się nam przydał. Nie, żeby coś. O, to jest gość z miotaczem ognia. Daj pistolet. Ty weź pożycz mi pistolet, co? Możesz każdego wziąć na ładne oczy albo załatwić go, wiesz, mięśniami. Ja muszę mieć spluwę. No. Jeśli tak to ujmiemy, masz. Tylko sobie no, nie odstrzy. Lepiej, żeby Mike nie miał spluwy. No. Ej, kurwa! Nie ruszaj się! Nie, nie strzelaj w niego. Nie, nie możesz. A, dobra, możesz. Niech się wszyscy wreszcie uspokoją. A teraz przejdźcie tam. A ten gość jest creepy. No dalej, już. Dajcie powiedzieć, po co tu przyszedłem. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, z czym się na tej górze mierzycie. Nie powinniście byli tu wracać. Po co to zrobiliście po tym, co się stało w zeszłym roku? Chodzi ci o Hannah i Beth? No właśnie, skąd wiesz, jeśli nie jesteś zamieszany? Albo odpowiedzialny. Dajcie sobie na wstrzymanie. Nie podoba mi się to, że kręcicie się tutaj po mojej górze. Twojej górze? Ha. No, ciekawe, co by na to powiedzieli Washingtonowi. Rzeczywiście. Góra nie należy do mnie, to prawda. Do Washingtonów niestety też nie. Bo widzicie, ta góra należy do Wendigo. Kogo? Ty, o czym on mówi? Co to jest Wendigo? Dajcie mu mówić. Chyba nie ma innej opcji. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Możecie mi wierzyć lub nie, mam to gdzieś. Chcę, żebyście wiedzieli. Od dawna mi to ciąży. I co? Mówiłem. Jest winny. Ma coś na sumieniu. Zamknij się, Mike. Widzicie, w tych górach czai się przerażające zło. Okrutny duch Wendigo zostaje uwolniony, ilekroć ktoś w tych lasach popełnia akt kanibalizmu. O kurde. Czyli też go widziałeś, Mike, i się nie zesrałeś? Jak go widziałam i mało nie umarłam. Okej, zejdźcie tam szybko, wszyscy, i czekajcie. Co? Czemu? Jak długo? Do świtu. Ludzie, zostawiłem Josha, gdy usłyszałem krzykiem. Gdzie niby został? W szopie. A, to już po nim nie żyje. Nie. Ups. To niemożliwe. Przed chwilą z nim byliśmy. A tu wszystko zmienia się w mgnieniu oka. Ups, to nie był dobry plan, żeby go tam zostawiać, ale no nie trudno. Możesz tam wyjść. Jestem jego najlepszym kumplem, nie mogę go zawieść. Nie, to on ciebie zawiódł, z wszystkich nas zawiódł. Mam to gdzieś, idę po niego. No nie, Chris, no nie rób tego. Nie potrzebuję pomocy. Potrzebujesz. Jeśli pójdziesz sam. A, reszta z was. Do piwnicy szybko i bez brawury. Macie nie wychodzić, póki nie wrócimy. Widzę, że kompletnie nie rozumiesz powagi sytuacji. No, a jednak idę po Josha, nieprawdaż? Nie, to ja idę po Josha. Ty masz mi tylko pomagać. Rozumiemy się? Tak. Chyba tak. Po prostu nie chyba tak, sam, tylko tak, stary. Robić wszystko, co ci każę. Dobra, czyli wszystkim nie pozwalać wychodzić z piwnicy. Chris się słucha dokładnie Billego? Chyba to jest Billy. Albo nie Billy. Nie wiem. Gościa z miotaczem ognia. Pamiętaj, tym końcem w stronę tego, co chcesz zabić. Człowieku, przecież umiem strzelać, tak?
Nie, nie umiesz. Tak? No skąd wiesz? Ha, zaufaj mi, wiem. Hej, uważaj na siebie. Jaki był przygotowany. Zaraz wracamy. Słuchaj, jesteś jakby ekspertem tych rzeczy. A powiedz mi, o czym właściwie powinienem wiedzieć? Że masz być ostrożny i trzymać się z tyłu. Okej. Ja nie mam problemu, żeby trzymać się z tyłu, naprawdę. Czyli ja z chęcią będę szła z tyłu. Ile razy musiałbym trafić takiego potwora, żeby go zabić? Strzelałbyś do usranej śmierci. To w ogóle nie da się ich tym zabić? Nie, ale da się je spowolnić. No to czym je niby zabić? Nie lubią ognia. No, ja też nie przepadam. Boją się go panicznie i może je zabić. Ich skóra jest twarda. Twarda jak pancerz. Ha, stąd. Chyba, że ją najpierw przypalisz. Ja pierdol. No, to jest creepy as fuck. A jakie są te potwory? Znaczy, są szalone i odstawiają dziwne akcje, czy da się jakoś przewidzieć ich zachowanie? Mają pewne wzorce zachowań, jak zwierzęta, czy ludzie. No, czyli mają jakiś grafik, czy coś? No, polują tylko w nocy. A, no czemu? Oj, nie podoba mi się zmiana muzyki. Nie podoba mi się zmiana muzyki. Chris, goń naszego pana miotoczogna. W stylu natrzyj się czosnkiem, to cię nie wyczują, czy coś takiego? Wyczują. Ma coś innego w tym guście? Nie zobaczą cię, jeśli się nie ruszysz. Jak o, za... no. Ich wzrok bazuje na wykrywaniu ruchu polu widzenia. Wiecie co, ja sobie przygotuję pada niżej, że mogę go w ewentualnym momencie odłożyć. Sprawdzać w ostateczności. Stary, ale ty miałeś iść pierwszy. Oj, no to tyle zostało z naszego Josha. Kurde, co tu się działo? Nie ma go, spóźniliśmy się. O, o, odkładam pada. Zbieramy się stąd. I tu już. Musimy znaleźć Josha, może jeszcze żyje. Nie, stary, nie żyje. Najpierw, Vertigo, skutecznie cię unieruchomi. Potem opetrzę ze skóry całe twoje ciało. Ale nie martw się. Zadba o to, żebyś przeżył i był świadkiem tego, jak po kolei pożera twoje organy, jeden po drugim. To jest creepy as fuck akurat. Czyli do schroniska. Rusz się. Wciąż mogą tu być. Okej, no dawaj, Chris. Kurna. Rusz się! Nie, nie sprawdzamy. Idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd. Czekaj! Stój! O nie, ruszyłam się! Chciałam odłożyć pada! Jäger! Ach no! Ja pierdolę, kurwa, co to jest! Już! Możesz, kurwa! Mają nas tu jak na talerzu. Musimy zmiatać! O Boże, Boże! O fuck. Czy to przeze mnie? To chyba przeze mnie. Idź stąd! Nie! Błagam, powiedzcie, że to nie jest moja wina. O, to było smooth. Spieprzaj, a nie pieprzysz! Spieprzaj, nie pieprzysz. No jeszcze powiedz, że skręciłeś nogę. A ty jest... Come on, Chris! O, mogłam w ten gaz strzelić w sumie. To by było bardziej smart. Zamykaj! Chris! Jezu, co się stało? Słuchajcie, musimy wiać. To coś było tuż za mną. Ruch, ruch, raz, raz, raz! Oj, mogę chyba strzelić w ten ogień, znaczy żeby to wybuchło. Dobra, ja jestem przygotowana, żeby odłożyć pada, wiecie? O nie, biedny Josh.
Ale to strasznie głupie, bo chciałam odurzyć tego pada, ale nie zdążyłam chyba. Jesteście, dzięki Bogu. No co tak długo? To jest raz hardcore. Chrisa, gdzie jest koleś z miotaczem? No, on... Nie żyje. Nie dał rady? O, nie. Co się stało? To coś go... rozerwało go na kawałki. Na moich oczach. O matko... Dobra, to wszystkie drzwi? Tak. Jesteś pewna? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, to nie jest najlepszy pomysł. Powinniśmy zostać tutaj. Do świtu, a może i dłużej. Przynajmniej nic nam tu nie grozi. O, serio? Zapakowani jak prezenciki dla tych potworów, żeby miały wesołe i fajne święta? Przylecą po nas. Rano. Nie wiesz tego. Tak właśnie będzie, prawda, Em? Tak, znaczy... no raczej. No to czekaj. Raczej. Ja spadam. Nie. Brakuje klucza do kolejki. Josh. On musi go mieć. Josh? To jeden z jego numerów. Świetnie. Ale on nie żyje. Jeśli to cholerstwo dorwało Josha, to epicka chujnia. No nie wiem, Mike, możliwe, że... Możliwe, że co? Że to coś zabrało go do kopalni. Co? Widziałam tam na dole naprawdę straszne rzeczy. To coś chyba tam mieszka i... M? Co? Jebać to. Dorwę ten klucz prosto z sypialni tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. Nie, podoba mi się to. M, co to za rzeczy? To chyba torba starego. To jakaś mapa? Koleś był przygotowany na wszystko. Nie do końca. Co to za miejsce? O mój Boże. Zaraz, co to? Byłem tam. Co wy znaleźliście? Przesrane. Mapę? Byłeś? Z pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. O Boże. Niektórzy przeżyli, ale gdzieś tak z 15 wcięło. Kręcił się tam jakiś reporter i odkrył, że ktoś to próbował zatuszować. Znalazłem plany. Wiedzieli, że kopalnia się zawali, a i tak kazali im kopać. Michael, a może tak skupmy się na ratowaniu naszych własnych tyłków, dobrze? Ja tylko mówię, że tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Dla mnie dziwne jest to, że schronisko i sanatorium są połączone tunelem, widzisz? No tak, tędy wróciłem. Widziałam to, jak byłam na dole. To coś tu mieszka. M? Co to jest? Co to jest? Aż. O mój Boże. To nic Boże, takiego, Boże, tylko mnie ugryzło i... Ugryzło cię? Co cię ugryzło? No to... Wendigo. Że co? To nic takiego. Zaraz się przemieni, zobaczycie, jak w zombie. Kuźwa. Już nawet nie boli, serio, to... To drobnostka. Jeśli to coś cię ugryzło... Wiem, co masz na myśli. Wszystko gra. Czyżby? Tak! Emily, trzeba cię opatrzyć. Emily, jeżeli ugryzło cię Wendigo, to możesz zamienić się w jedno z nich. Ach, to jakiś absurd. Stary mówi, że to się bierze od zżarania innych. Pamiętasz, powiedział tak. To na pewno tak działało? Tak. To się dzieje, jak ci ugryzie. Zmieniasz się w niego i rzucisz się na nas. O Boże, Boże. O nie, bo nie, teraz będę miała decyzję, czy ją wywalić, co? Czy nie. Musisz odejść. Jaja sobie robisz? Narażasz nas wszystkich. W łeb się walni! Emily, nie możesz tu zostać. Mike, ochłoń trochę, co? Nie wiemy, czy to tak działa. Może to tak naprawdę nic takiego. Aha, widziałem, co te kurwy potrafią. I nie chcę powtórki. Co jest? Co wy odstawiacie? Tu są drzwi. Możesz wyjść po dobroci. Gówno, prawda? Po prostu chcesz się poczuć lepiej z tym, że skazujesz mnie na śmierć. Dobrze wiesz, że tam jest Wendigo i że rozerwie mnie na strzępy jak... Dobra, Jezu Boże, proszę! Po prostu idź już stąd! Ej! Okej. Okay. Ej, Mike! Spokojnie. I co? Zastrzelisz mnie? Ej, no Mike, bez przesady. Nie? To jest nasze schronienie! Proszę! Nie będziemy tu bezpieczni! Nie! Póki tu jesteś! O, to jest chyba ta fortuna, co miała mnie strzelać. Nie, nie strzelaj. We don't like it. Kurwa, nie dam rady. Boże, dobrze zrobiłeś. Oby tak było. No, oby. Na razie. Kurwa, jebana mać. Miejcie ją na oku.
jak coś z nią będzie nie tak. Wiecie, co robić. Ta. Siedźcie tu. Ok? Inaczej może być po was. Niedługo wrócę. No nie, Mike, mieliśmy nie wychodzić. To wszystko się nie skończy dobrze. A ciekawe, możecie mi napisać w komentarzu, czy jakbym się nie ruszyła, czy by myślałam, nasz gość od miotacza przeżyje, czy nie. Kto? Dziad z miotaczem? No, dziad z miotaczem. Słuchajcie, musimy po prostu być twardzi. Musimy sami dać radę. Chyba nie potrafię. O mój Boże. Gość miał lekkiego świra. Ta góra ma długą historię. Tu jest napisane, że Wendigo mutują się z ludzi i kiedy polują, potrafią doskonale naśladować swoje ofiary. O Jezus Maria. To jest creepy. Nie. Co tam jest napisane? Dobra, uspokój może. O tym, że te ukąszenia, jeśli cię ukąsi, to nic ci się nie stanie. Nie są w ogóle zaraźliwe. Pokaż mi to. Że coś ty powiedziała? To dowodzi, że nic ci nie będzie. Co takiego? Nic ci nie będzie. Nic? Przecież Mike mnie prawie zastrzelił. Ale przecież nie zastrzelił. Ona na to pozwoliła. Ej, jesteś nie fair. Ona po prostu się bała. Jak już to ja się bałam. Przepraszam, Emily. Nie wiedziałam, co się stanie. Nikt z nas nie wiedział. Żadne wytłumaczenie. Absolutnie. Błagam, Emily. Jak żadne proszę wytłumaczenie? Jakby laska, what fuck? Jakbyś, Emily, ty była w takiej sytuacji, tak samo byś się zachowała. Empatia, dostałam trofeum. No to fajnie. Musimy dogonić Majka. I to już. Ej, bo ja nie zdążyłam przeczytać, co tam było napisane. O! Tu są drzewa w środku. Podjąłeś wybory, które przyniosły śmierć. Naprawdę nie wiem, co jest gorsze. To, że doprowadzałeś do zdarzeń, w których zginęło tylu ludzi? Czy to, że pozwoliłeś wydarzyć się tragedii i nie kiwnąłeś nawet zastranym palcem, żeby komuś pomóc? Pamiętasz zeszły rok, a? Jak pozwoliłeś siostrom zginąć? Jak im nie pomogłeś? Jak sparaliżował cię strach o samego siebie? Kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo. Dbałeś tylko o siebie, Josh. Zawsze dbasz tylko o siebie. Twoja gra potoczyła się bardzo źle. Tak jak twoje siostry, przyjaciele cię opuścili. Jesteś sam. Czujesz, jak lodowata stała się twoja samotność. Joshua, czemu ich skrzywdziłeś? Dobra, powiedzmy, że mnie nie skrzywdzili, bo to jest trochę prawda. Nie skrzywdzili cię, Joshua. Niespecjalnie. Popełnili głupi błąd, przez który owszem, zginęły twoje siostry. Ale nie chcieli, żeby to się wydarzyło. Tak już wyszło.
I szczerze tego żałowali, przynajmniej dopóki nie zgotowałeś im tego całego piekła. Dobra, trochę skruchy łokiesz może. Liczmy, że nie jest za późno na pokutę. A twoi przyjaciele, o ile wciąż nimi są, ocalą cię przed czymś gorszym nawet od śmierci. No, ale totalnie gość jest w jego głowie. Okej, mamy kolejne zwroty akcji, ale na pewno ten doktorek nie jest prawdziwy, no bo inaczej nie mógłbym mówić, że będzie jego śmierć gorsza. Możemy zobaczyć statystyki, bo coś nowego. Mamy nowy efekt motyla, więc zobaczmy w czyje ręce. Czyli jakby Emily zatrzymała pistolet, to mogłaby się tym ubronić. No i Max stanął przed dylematem z tego powodu. One się odbije, że będą się sobą kłócić na celowniku. Chris nie strzelił do Ashley. Ashley była zaniepokojona, gdy Chris wychodził. Ashley wypuściła Chrisa i irytowała, że mu życie. Czy jakby się pokłócili, to by go nie wpuściła, bo akurat niemiłe. Co ugryziono, Mike oszczędził Emily. Ashley stanęła przed dylematem i wyznała prawdę. Szkoda, ciekawe, czy jest ta książka, że mogę ją przeczytać, bo tam jednego momentu nie przeczytałam. Tutaj jeszcze jest... To muszą być miejsca, w których nie zajmę, natykał się na Wendigo. Okej. No i tu tak jest ta książka. Billy był członkiem załogi, która zajmowała się wysadzeniem w tuneli głęboko pod ziemią. No, czyli tak jak myślałam. Nie, to powinna być aktualizacja? A, dobra. To czytaliśmy. To też czytałam. To też czytałam. Tego nie czytałam do końca. Dobra, to dobrze. Czyli jest bezpieczna i w sumie to tyle. No dobra, zbliżymy się wielkimi krokami do końca. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. No i do zobaczenia w kolejnych. A więc pa, pa!